Witamy serdecznie w naszych kolejnych podróżach po lubuskich winnicach. Dotarliśmy do Gosthorza, dokładnie rzecz biorąc do Krosna Odrzańskiego, bo właśnie w Krośnie Odrzańskim mieści się serce winnicy Gosthorze, której właścicielem jest nasz dzisiejszy gość Guillaume Dubois. Witam Cię, Guillaume. Dzień dobry. Powiedziałem serce, bo to tutaj powstaje słynny, legendarny, jak mówią niektórzy, Gostard, czyli wino musujące, sławiące Krosno Odrzańskie, Zieloną Górę, przede wszystkim winnicę Gosthorze. Tak, bo od dawna ja chciałem mieć w winnicy, a później ja szukałem we Francji, ale nie bardzo szukałem, bo to bez sensu jest, tyle konkurencja. Ale od dawna chciałem robić coś w Polsce i ktoś powiedział, że kiedy był Niemcy tutaj, było dużo winnicy i później powoli ja myślałem mieć w winnicy tutaj. I to była pierwsza szansa, a druga szansa to było, znalazłem książki od Bogdan Kres. I on powiedział, że tutaj było dużo winnicy, dużo, było 1000, około 1500 hektarów, max. I on powiedział, że najlepsze wino to było wino musujące. I już powoli to było... No to był świetny wyróżnik ówczesnych winnic, tak, które nie bardzo mogły swoje klasyczne wino sprzedawać za dobrą cenę. No. Więc zaczęli produkować wino musujące ówcześni winiarze, a Ty jesteś spadkobiercą tego pomysłu, można powiedzieć, czy kontynuatorem, bo to samo tutaj tak, no, dokładnie robisz. Zapytam Ciebie o terroir, czyli o to miejsce, w którym jesteśmy, jak ono pod względem upraw winorośli pod kątem win musujących wygląda. Dla mnie to jest, są dwie rzeczy bardzo ważne. Ziemia, to jest bardzo kwaśna ziemia, na przykład zrób wino, zrób zbiór tych win wcześniej, spróbuj, to jest bardzo kwaśnie, wiesz, i to jest dla mój musujący, to jest super. A z drugiej strony też mamy słońce, ale też albo mamy za dużo słońca i też kiedy jest powyżej 35 stopni temperatura, nie ma fotosyntezy, albo mamy nic. I to też ziemia i to jest super, żeby mieć ten wino musujący. Twoim zdaniem najlepszy taki teren w Europie, czy jeden z najlepszych? Ja będę powiedzieć, tutaj jestem przekonany, możemy robić tak samo szampanii o tego jakość. Może być czasami, to jest za świeże, żeby robić konkurs teraz, ale może być za 15-20 lat, kiedy będziemy robić konkurs, czasami Francja będzie pierwszy, ale tutaj też możemy być pierwszy i to bez problemu. Ale trzeba pracować na jakość, na później trzeba, jak mamy zmieniać trochę Riesling, trochę Pinot Noir, trochę Pinot Blanc. I to jest tylko początku i na to trzeba czekać jeszcze na 10 lat. To, co Guillaume mi się podoba w Twojej działalności, to to, że idziesz konsekwentnie drogą, o której właśnie nam powiedziałeś, ale nie tylko idziesz sam, bo jeszcze zabierasz na tą drogę, w tą fajną podróż innych okolicznych winiarzy. Tak. Tutaj też masz sukcesy, już tych winiarzy jest kilku, tak? No tak, bo ja widziałem, to było 3 lata, 4 lata temu, był pierwszy to był Grzegorz, później Mikał, Robert, a przed to był Tadek, olejarz w Mitnicy tam. Ja widziałem, że oni sadzili winnicy, ja powiedziałem, słuchaj, zrób tylko wino musujące, ja będę pomagać Ci. A i to Tadek pierwszy powiedział, dobra, ja będę robić wino musujące, a później teraz to był Grzegorz, Mikał i inny i Robert i też oni chcą robić wino musujące. Ja też się powiedziałem, ja będę pomagać Was, ale trzeba robić tylko to. I już oni chcą, powoli oni chcą. I to jest dobrze. To tylko pogratulować takiej działalności. Dziękuję bardzo. Można założyć, że jak ktoś ten film obejrzy i też będzie chciał robić wino musujące, to może do Ciebie zadzwonić po pierwsze porady? Bez problemu. I podpowiesz, i nic tak, za to nie będziesz chciał i będziesz się cieszył. Tak, no i będzie, bo według mnie trzeba robić ten cały region lubuskie tylko wino musujące. I jestem przekonany, jeżeli, bo na winobranie tam jest, zawsze jest około 35-40 winiarzy, jeżeli wszyscy oni robili tylko wino musujące, ale ludzi będą od całej Polski, z Warszawy, Gdańsk, Wrocław, przez 10 dni na pewno to będzie największy targi na wino polskie. Do Guillauma można nie tylko zadzwonić, jak słyszeliśmy, ale można też przyjechać. Tak. I można sobie popatrzeć, jak wino musujące metodą podwójnej fermentacji powstaje, tak, posłuchać tego. No. I jak sobie Guillaume w tych trudnych, pandemicznych czasach z tymi przyjazdami radzi, bo planujemy też wyjazdy wakacyjne, więc może Gosthorze trzeba odznaczyć w zeszycie, żeby przyjechać. To była... Miałem, przed pandemią miałem dużo restauracji, które kupowali szampan, teraz oni nie kupują nic,
ale mam kilka turystów. W zeszłym roku miał już pierwszy raz miał tyle turystów. No i to plus sklepie już to idzie powoli. To nie idzie tak jak chciałem, ale idzie dobrze. Zorganizowane grupy turystyczne również, czy raczej takie wizyty trzeba dzwonić, nie, trzeba dzwonić kilka dni wcześniej. Grupy, oni mogą być, ja mogę pokazać, trzeba 5-6 max. To zapytam jeszcze na koniec, Guillaume, o to co nowego. Czy oprócz bardzo wytrawnego białego i półwytrawnego białego, coś nowego w repertuarze Guillauma Dubois się pojawia? Dwa lata temu ja robiłem 100% wrestling i było też cuvée, to była mieszanka między wrestling, Pinot Gris i Pinot Blanc. W tym roku będzie tak samo, ale oprócz tego będzie pierwszy raz ten Pinot Noir. 100% Pinot Noir i jestem ciekawy, co będzie z tym. Ja trzeba czekać jeszcze 7-8 miesięcy na to. Guillaume, zapytam już zupełnie na koniec. Gdzie się kończą Twoje pomysły, jeśli chodzi o pracę z winami musującymi? Bo teraz to różowe się pojawi, taki inny kolor po raz pierwszy. Tak. Ale pewnie jakieś jeszcze pomysły, może odłożone na kilka lat do przodu, w głowie są. Tak, mam dużo pomysły. Na razie. Bo też ja chciałbym kupować, są kilka pałac tutaj, ja chciałbym kupować pałac, żeby mieć fajny dom, żeby przydać wino, to jest pierwsza rzecz, ale czy to będzie możliwe, nie wiem. Później ja chciałbym sadzić więcej dalej i później ja szukam też inne winiarzy, którzy chcą robić wino musujące tutaj. Trzeba mieć młody, niekoniecznie trzeba mieć pasję o tego wino. Guillaume, bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Guillaume Dubois, winiarz z Gostchorza koło Krosna Odrzańskiego, który całą ziemię lubuską chciałby winorośną obsadzić i z całej tej winorośli chciałby robić wino musujące, za co trzymamy kciuki. Zapraszamy oczywiście do Gostchorza, do Guillauma.